Od czasu, gdy pojawiły się serwisy społecznościowe, a w szczególności Twitter, w zasadzie wszyscy mają możliwość wypowiedzenia się na każdy temat i podzielenia się tym, co dla nich ważne. Co za tym idzie, obecnie zdecydowanie łatwiej jest napisać ostry post wyrażający własne zdanie, niż to samo wypowiedzieć komuś prosto w twarz. Jedną z osób, która chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami, jest niewątpliwie pracownik TVP Info Radosław Pożwiński. Jest on jednym z bardziej aktywnych użytkowników na Twitterze. Mężczyzna znany jest głównie z publikowania wulgarnych wpisów, które jednak po pewnym czasie kasuje. Co ciekawe, to właśnie on udostępnił słynne zdjęcie Ryszarda Petru i Joanny Szmil z podróży do Portugalii. Mężczyzna jest również autorem takich skandalicznych wpisów jak m.in. Żydzi są odpowiedzialni za Holocaust, ponieważ nie zrobili nic, by go powstrzymać. Jednakże po angażu w TVP wszystkie swoje wywody postanowił skrzętnie pousuwać. O Radku znów jest głośno, ale tym razem za sprawą zamieszczonych przez niego prywatnych zdjęć. Pracownik TVP Info wybrał się na wycieczkę do Jordańskiego Parku Narodowego, który najwidoczniej aż tak go urzekł, że postanowił go w pewnym stopniu zdemolować. Według internautów na skałach miał wydrapać napis w języku angielskim, TVP Info Forever, czym wydaje się chciał zyskać względy pracodawcy. Udało mu się. Zdjęciami pochwalił się w sieci, a następnie po fali hejtu, oczywiście usunął. Na szczęście czujni internauci zdążyli zrobić zrzuty ekranu. Jak dotąd sam Pożwiński nie zdecydował się skomentować swojego zachowania. Myślicie, że poniesie konsekwencje? Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.